Znajdujemy się w Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni, gdzie odbył się przegląd filmów żeglarskich dokumentalnych. Przez dwa dni obejrzeliśmy w sumie 8 filmów. Były to filmy zrealizowane na przestrzeni 60 prawie lat. Najnowsze filmy, które były, to są filmy sprzed 2-3 lat. Są to bardzo różne filmy, które zobaczyliśmy. I takie z akcentem humorystycznym i takie, które można określić mianem filmu dokumentalnego, thrillera wręcz nawet, sensacyjnego. Kontrola zapasów ujawniła szkodliwy wpływ klimatu na konserwy krajowego przemysłu spożywczego. Co delikatniejsze produkty składane są na ofiarę morzu. No, luty nie jest okresem sprzyjającym do wypraw na Zatokę, do rejsów po Bałtyku, ale jest miejscem bardzo sprzyjającym do tego, żeby pokazać filmy żeglarskie o najciekawszych rejsach, czy filmy dokumentalne, czy fabryzowane. Żeglarstwo to jest sport, ale również to jest sposób na życie, to jest sposób kształtowania charakterów i to można realizować na różne sposoby. Life is a bunch of obstacles and that's kind of the point. It's been probably at least 16 months, right? We broke the mast in the spring, so it's been right. More like almost 29 months. It's been 2 years, and it's been brutal. Film żeglarski to jest dla mnie takie wyzwanie, że morze jest piękne, ale trudne. Nieobliczalne. Dla mnie te wszystkie filmy pokazują, że trzeba mieć wielki szacunek do morza, jak do każdego żywiołu, ale też powinny i wielu pewno zachęcą, żeby zmierzyć się z tą przygodą i to jest ta wartość właśnie. Muzeum Marynarki Wojennej jest najstarszym polskim muzeum morskim. Przegląd filmów żeglarskich to rejs o historii żeglarstwa. To filmy z lat 50., 60., ale również 90. I oprócz chwały żeglarstwa i żeglarzy, nie unikamy w tych filmach tematów trudnych. Alors que Bastak et Alfie profitent d'un moment de calme, une silhouette familière se profile au loin. Bon, bah, tu vas pouvoir abattre un petit peu. Regarde, un peu, tu vois le bateau qui est là-bas. Gdy widzimy taki film w tym okresie czasu, to człowiek czuje rychłe nadejście nowego sezonu żeglarskiego. Sentyment, wspomnienia za początkami, ale też absolutnie bardzo dużo szacunku do tego, jak żeglarze w tamtych czasach musieli rzeczywiście ciężko, właściwie ciężej walczyć z żywiołem, niż my mamy możliwość dzięki nowoczesnym technologiom, technikom, ubraniom, nawigacji satelitarnej radzić sobie dzisiaj.